Cześć moi drodzy, ja się ogarnęłam, umyłam włosy, wysuszyłam i specjalnie dla dziewczyn się wyszykowałam, żebym była w miarę taka ładna. Moja sylueczka to koszulka snica, ja z napisem bonjour, spaterek taki zielony z Reserved z zeszłego roku i takie szare gacie oraz, czekajcie, pokażę wam to inaczej, oraz takie oto baleriny również z Reserved, tu coś umarło. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Ja za chwilę wyruszam w podróż do Warszawy. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Ja już sobie siedzę w pociągu i czekam na odjazd. Tak, tutaj nasz dworzec się w ogóle remontuje. No, ja wam przed chwilą nakręciłam takie krótkie urywki, klipy tego, jak wygląda w Pendolino, bo wiem, że nie każdy jechał. Także tak to się prezentuje. Bardzo fajne jest to, że są dostęp do prądu, czyli można sobie naładować telefon. Jedyny minus to, że jest mało miejsca jak w samolocie, no ale jakoś to trzeba przeżyć. Dzień dobry, dobry, witamy na vlogu. Tu mamy Iwonkę z kanału Laik Makijażowy. Dzień dobry. Tam mamy Anię z kanału Shadow, a tam mamy Malwinę z kanału Mali. Mali. Tutorial makijażowy. Co robią youtuberki beauty w Paniaczek. Po prostu mi się awaria wydarzyła, taka życiowa. Trzeba tu naprawić. Opowiedz nam o tym. Urzekła nas twoja. Po prostu się tak zdarzyło, że zamokło mi oko. Potem właśnie tak jest, jak jest. Jakiś inny pędzel bym chciała. Właśnie, jakby ktoś był zainteresowany, to przyjeżdżając do Warszawy, macie na dworcu centralnym takie oto właśnie szafeczki i możecie się do tych szafeczek schować. I najlepsze jest to, że w tych szafeczkach mieści się dużo walizek. I właśnie dzięki temu można się spakować w kilka osób. Zimno mi. Zimno. A co będziemy jeść? A migile z nosa lecą. A Ania się raportuje. Tak, ja do mojego Rysia. Rysiu, Pysiu. Pozdrawiam Dawida. Pozdrawiam wszystkich Polaków. A ja chcę zdjęcie. Chciałam wam powiedzieć, że mimo że jesteśmy w Warszawie, to pidzije w kieleckim przysłowiowym. Także my teraz z dziewczynami się udajemy w kierunku tego, aby gdzieś usiąść, schronić się przed tym okropnym, przenikliwym, zimnym wiatrem. No, także Warszawa jest piękna, ogólnie wiecie, tutaj różne rzeczy można zobaczyć, na przykład Pałac Kultury i Nauki, a my teraz idziemy sobie właśnie na miasto, żeby sobie usiąść, spocząć, napić się czegoś przede wszystkim ciepłego. Także w międzyczasie na pewno wam będę coś pokazywała. I tak to właśnie wygląda, że jesteśmy w województwie mazowieckim, a piździ jak w kieleckim. Także kciuki w górę! Uhu. Take my sunshine, take my sunshine, take my sunshine town. It should feel well. Jak tam, siostro, po jedzeniu? Fajnie, brzuszek jest pełny, więc jest okej. Ale jesteśmy niezadowolone z obsługi tej restauracji, więc nie polecamy. Restauracja Bazyliszek na Starym Mieście w Warszawie. Kelnerka, która nie wiem jak się nazywała.
ale masakra. Pani wzięła moją kartę. Pani wzięła moją kartę. Nawet nie zdążyłam jej powiedzieć, czy chcę płacić zbliżeniowo czy na PIN. Pani od razu przyłożyła, a ja mówię, przepraszam bardzo, ja bym chciała na PIN, a ona, ale już jest autoryzacja. Aha, okej, dziękuję. No, także my ogólnie tutaj nie polecamy tego miejsca. Ja powiem tak, że właśnie ja jestem między młodym a kochanym, bo z jednej strony obsługa, tak. A z drugiej strony najlepsze tagliatelle z borowikami tak, w życiu. Ever. Ja tak jestem, wiecie, 50-50, 50 na 50. Trzeba trafić na dobrą kelnerkę. Ogólnie pani się do nas zabierała jak do wideł przy oborze. Jak pies do jeża. Trzeba po prostu jeść i udawać, że się kogoś tam nie i nie prosić o to, żeby chcieć zapłacić kartą albo osobno, albo razem. I albo broń Boże z tubą. Albo broń Boże z tubą. No. Także ja nie polecam, to jest moje osobiste, prywatne, własne, naturalne zdanie. Yeah, 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 yeah. Sunset, sandy beach, blonde and bleach. A pint of beer, football cheer with your mates. All the saints, how's my driving? Scuba diving, golf course, three course, a la carte, full start. Horse race and white lace, these are the things that get you going. Właśnie idziemy z dziewczynami z powrotem na dworzec odebrać nasze bagaże. I jeszcze idziemy sobie do Złotych Tarasów, bo chcemy z dziewczynami jeszcze zajrzeć sobie do tego BFM Body Works, tak to się nazywa. I chcemy jeszcze kupić sobie romantyczną świeczkę na wieczór. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że mam takie coś, nie wiem czy wy też takie coś macie, ale chciałam wam powiedzieć, że ja mam coś takiego, że jak widzę jakieś wysokie budowle, tak jak na przykład Pałac Kultury i Nauki, to mam takie wrażenie, jak się patrzę na to do góry, że to się zaraz na mnie przewróci. Mi się wtedy kręci w głowie. Też tak macie, czy tylko ja jestem taka nienormalna? No. W każdym razie ogólnie w Warszawie jest zimno i wieje, co widać po mojej rozczochranej głowie, ale nic nie szkodzi. Ponieważ przecież nie przyjechałyśmy tu na pokaz mody, co nie? Witam was serdecznie, moi drodzy, mili państwo, z naszego szpitalnego pokoju, w którym dzisiaj z Anią razem nocowałyśmy, a tam jest Ania. Ania już jest u drzwi, bo mamy centralnie takie ssanie w żołądku, że po prostu ledwo ogarniamy. My już się zarejestrowałyśmy, mamy plakietki. I ogólnie jesteśmy już na Narodowym, jakoś tutaj całe szczęście dotarłyśmy, chociaż no nie było to takie... Jestem sierotą właśnie, moja siostra mi to uświadomiła. W każdym bądź razie dotarłyśmy tutaj. Powiem wam, że nie było to takie proste, ponieważ w ostatnim czasie kierowcy Ubera mają taki dziwny zwyczaj, że nie wiem czemu, ale totalnie oni nie wiedzą w ogóle jak się przemieszczać po Warszawie i generalnie ja, nie będąc z tego miasta w ogóle, musiałam wytłumaczyć kierowcy po prostu jak się jedzie na Pragę i to było bardzo kiepskie, słabe i tak dalej. Nadzieję, że ta konferencja wzorem poprzedniej pogłębi waszą wiedzę teoretyczną i praktyczną.
nałożymy niewielką ilość kremu. Bo makijaż nigdy nie wygląda dobrze, dziewczyny, jeśli nie nawilżycie, nie przygotujecie twarzy. No ten podkład daje nam trochę szansy, bo jednak ma w sobie serum nawilżające, no ale to nie jest jednak to. Mhm. Więc ja zawsze nakładam minimum 2-3 warstwy jakiegoś kremu. Zawsze serum nawilżające, ampułka i dopiero krem. Nie lubię kremów, które są zbyt suche, zbyt nie naciągają skórę. Wolę sobie użyć wtedy bardziej suchego podkładu, bo lubię tą twarz taką nawodnioną, nasączoną. Bo jak wiadomo, w makijażu musimy wytrzymywać no, wiele godzin, więc co z tego, że to na początku wygląda ładnie, ale dostańcie telefon o 4 rano od kogoś, tak? Że ciągle nie ma suche. Właśnie zakończyła się konferencja na Stadionie Narodowym, który można widzieć w tle. I właśnie powiem Wam szczerze, że jesteśmy z dziewczynami tak mega zmęczone, bo to się tak zawsze wydaje, ale naprawdę takie rzeczy też potrafią zmęczyć, także musicie mi uwierzyć na słowo. Natomiast jeżeli chodzi o to, bo na pewno jesteście ciekawe i właśnie pomyślałam, że jutro jak tylko właśnie wrócę do domu i już będę ogarnięta, to nagram Wam film z tym, co dostają właśnie blogerki i vlogerki na takich konferencjach, bo na pewno jesteście ciekawe i na pewno Was to interesuje, dlatego też Laurka właśnie postanowiła, że dla Was coś takiego nagram. No, także mam nadzieję, że spotka się to z miłym odzewem albo z jakimkolwiek. No, także to jest na chwilę obecną na tyle. Tam w tle jest właśnie Stadion Narodowy i wszyscy ludzie już teraz stamtąd wychodzą generalnie i wszyscy są pewnie tak samo zmęczeni. Także my z dziewczynami zmykamy teraz na miasto coś zjeść, a później już zmykamy na dworzec. Także do zobaczenia. Cause he's